Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, po kilku latach wielkich starań i inwestycji po to, aby polska szkoła stała się jedną z najnowocześniejszych w Europie i na świecie. I tak w istocie jest. Po wielomiliardowych inwestycjach w informatyzację polskich szkół, w podłączenie do internetu szybkiego wszystkich szkół bez wyjątku, po inwestycjach w sprzęt komputerowy, informatyczny, zarówno podczas nauki zdalnej, jak i później, po inwestycjach polegających na zbudowaniu laboratoriów przyszłości we wszystkich szkołach podstawowych bez wyjątku, co jeszcze raz powtarzam, oznacza wielomiliardowe inwestycje w cyfryzację polskiej szkoły, sprawy absolutnie nieosiągalne w czasach rządów naszych poprzedników, nadszedł czas na dalsze etapy rozwoju cyfrowego naszych szkół. Ogłaszam zatem z dumą, że 12 września od dzisiaj, każdego roku, będzie dniem kompetencji cyfrowych w polskich szkołach. Co to oznacza? Oznacza to dalsze inwestycje, ale też wielką współpracę z takimi firmami jak Microsoft czy jak Cyfrowa Polska. 12 września, dzisiaj, ogłaszamy zatem coś, co rzeczywiście ucieszy polskich uczniów w polskich szkołach. Oto znana gra Minecraft w wersji edukacyjnej. Minecraft Education od dzisiaj bezpłatna dla wszystkich szkół od czwartej klasy wzwyż. O tym za chwilkę pani prezes jeszcze będzie szeroko mówiła, co to oznacza, jakie to daje możliwości uczniom i jak to będzie dalej cyfrowo rozwijało kompetencje cyfrowe naszych uczniów. Minecraft Education bezpłatnie od czwartej klasy wzwyż we wszystkich szkołach. Od dzisiaj w związku z ogłoszeniem 12 września jako Dnia Kompetencji Cyfrowych. A po drugie zapraszam do uczestnictwa w drugiej edycji IT Fitness. O tym pan prezes za chwilkę będzie mówił. To jest druga edycja, która trwa od kwietnia do października. Mamy zatem jeszcze sporo czasu na uczestniczenie właśnie w tym programie, który też nastawiony jest na rozwój kompetencji cyfrowej naszych dzieci i młodzieży. Bardzo dziękuję Państwu prezesom za tę współpracę i serdecznie proszę o przedstawienie szczegółów jednego, jak i drugiego programu. Bardzo dziękuję. Pan pełnomocnik Antoni Rydel. Dobry Szanowni Państwo, tak jak Pan Minister już wspomniał, dzisiejszy dzień jest świętem kompetencji cyfrowych, ale jest też świętem całej Szkoły Przyszłości. Szkoły Przyszłości, czyli szkoły, która przygotowuje ucznia, wszystkich uczniów w Polsce, do funkcjonowania w gospodarce przyszłości i w społeczeństwie przyszłości, w których już dzisiaj wiemy, że 9 na 10 zawodów już teraz wymaga, a w przyszłości pewnie będzie to jeszcze więcej, kompetencji cyfrowych. I na te kompetencje bardzo mocno stawiamy. To Szkołę Przyszłości budujemy między innymi poprzez te inwestycje, o których Pan Minister wspomniał. Ja dodam tylko, że od tego roku szkolnego już w pełni funkcjonują w tych 15 tysiącach szkół podstawowych w Polsce. To są szkoły powszechne, publiczne, niepubliczne, artystyczne, sportowe, polskie szkoły za granicą. To są naprawdę wszystkie rodzaje szkół w Polsce znane. W tych wszystkich szkołach laboratoria przyszłości już funkcjonują. Ale Szkoła Przyszłości to nie tylko sprzęt, to także właśnie te kompetencje i narzędzia pozwalające je rozwijać. Już dzisiaj na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej dostępnych jest kilkadziesiąt tysięcy materiałów szkoleniowych, scenariuszy lekcji, pomocy dydaktycznych, które zawierają kilkaset tysięcy zadań i fragmentów tekstu oraz, co równie istotne, kilkaset tysięcy dzieł polskiej kultury dostępnych dzięki projektowi Kronika. Natomiast wiemy też, że materiały edukacyjne i wsparcie kompetencji to nie tylko te zadania, to nie tylko lektury, to nie tylko ćwiczenia, ale to także to, z czym młodzież obcuje na co dzień, z czym praktycznie każdy ma styczność, czyli właśnie gry edukacyjne. Gry edukacyjne, które w procesie nauczania są obecne właściwie od zawsze. Weźmy gry planszowe, weźmy quizy. To są narzędzia, które funkcjonują, jednak w XXI wieku chcemy także te gry najnowocześniejsze, gry komputerowe włączać. Przypomnę, że w ramach projektu Gry w Edukacji do podstawy programowej włączyliśmy już dwie gry, w tym jeden ogromny polski hit eksportowy i drugą trochę nowszą produkcję, czyli This War of Mine oraz Grę Szyfrów. One są dostępne bezpłatnie dla wszystkich uczniów w Polsce i bardzo się cieszymy, że także w tym dniu, w tym święcie kompetencji cyfrowych w Polsce, także dzięki współpracy z firmą Microsoft, bardzo Państwu za nią dziękuję, to był efekt bardzo długich rozmów z całym rynkiem, możemy wprowadzić do szkół także tę edukacyjną wersję gry, w którą grają dziesiątki milionów osób na całym świecie, samą tę edukacyjną odsłonę. Także jest to gigantyczne wsparcie, gigantyczna pomoc dla polskich dzieci.
Od strony takiej praktycznej chciałbym wspomnieć, że dostępne są, jest nie tylko sama gra, ale dostępne są także materiały merytoryczne, scenariusze lekcji i także edukatorzy z mobilnych laboratoriów w przyszłości, czyli 16 zespołów edukacyjnych, które całą Polskę objeżdżają, 6 razy kulę ziemską już objechały, są dostępni, żeby pomagać Państwu w nauczaniu się, w instalowaniu, we wszystkim, co pozwala wykorzystać w pełni potencjał tego narzędzia, tej gry. Jeszcze raz bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby do nas się zgłaszać, żeby wykorzystywać tę technologię. Także szczególnie dzisiaj, szczególnie w tym święcie kompetencji cyfrowych, kompetencji przyszłości, zarówno tych cyfrowych, jak i emocjonalno-społecznych, jak i poznawczych, chcemy budować Polskę przyszłości już dziś, a nawet szczególnie już dziś i w tym dniu co roku będziemy to święto obchodzić. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję. Pan prezes Michał Kanownik, Cyfrowa Polska. Szanowni Państwo, od kwietnia trwa druga edycja IT Fitness Testu w Polsce, w Czechach, w Słowacji, na Węgrzech. Uczniowie sprawdzają poziom swoich kompetencji cyfrowych. W tym roku z uwagi na sytuację w Ukrainie poszerzyliśmy również ten test o dzieci ukraińskich uchodźców w Polsce, ale również dzieci ukraińskie, które uczą się w ukraińskich szkołach w domach. Test jest bezpłatny, powszechny. Zachęcamy każdego, aby wejść na stronę itfitnesstest.eu i sprawdzić swój poziom wiedzy, odszukać swoją szkołę i wypełnić test, który od razu da wynik. Każdy dostanie imienny certyfikat z tym wynikiem. Na koniec, czyli z końcem października, najlepsi uczniowie, najlepsi nauczyciele otrzymają specjalne nagrody. Proszę Państwa, po pierwszej edycji tego testu w zeszłym roku już mamy pierwsze wnioski, które są analizowane i wyciągane z tych wniosków. Po pierwsze, widzimy, że dzięki Laboratorium Przyszłości i w zeszłym roku, i w tym roku szkoły podstawowe osiągają lepszy wynik średni niż szkoły średnie. To jest najlepszy dowód na to właśnie, że te inwestycje w technologię, w obcowanie młodego człowieka z cyfrową technologią, nie tylko w formie nauki, ale po części zabawy, przynoszą pozytywne efekty. Drugi wniosek, bardzo, bardzo pozytywny, który nas cieszy, to, że polscy uczniowie najlepiej wypadają ze wszystkich krajów, gdzie test jest przeprowadzany, w zakresie cyberbezpieczeństwa. To jest bardzo ważne, że polscy uczniowie mają świadomość, jak zachowywać się bezpiecznie w internecie, jak unikać zagrożeń, jak odnaleźć się w świecie, który czyha w dorosłym życiu. Mam nadzieję, że tegoroczny test przyniesie dużo lepsze wyniki niż zeszłoroczny. Już widzimy na dzisiaj, że wyniki średnie w Polsce są około 5-6% wyższe niż w zeszłym roku. Szczególnie właśnie w szkołach podstawowych jest to dostrzegalne. Z całą pewnością jest to efekt dofinansowania, doinwestowania w sprzęt, najnowocześniejszy sprzęt cyfrowy, który do polskich szkół trafia. Jednocześnie, żeby pomóc nauczycielom wykorzystać w pełni sprzęt, który trafia do szkół, tablice, laptopy, sprzęt komputerowy, dzięki inicjatywie pana ministra po zakończeniu tegorocznego testu na bazie jego wyników przygotowujemy specjalne szkolenia dla nauczycieli, dyrektorów szkół, w jaki sposób najbardziej efektywnie korzystać z technologii cyfrowej, żeby podnosić kompetencje cyfrowe zarówno swoje, jak i swoich uczniów. Te warsztaty, szkolenia dostępne dla wszystkich nauczycieli w całym kraju w trybie online oraz ze zaproszeniem również na żywo. Mam nadzieję, że polscy uczniowie będą, wchodząc w dorosłe życie, po etapie edukacji, będą przygotowani do obcowania z tym światem, będą gotowi do wyzwań rynku pracy przyszłości i będą gotowi nie tylko znaleźć swoją pracę wymarzoną, opartą właśnie o te kompetencje, ale również będą gotowi zmierzyć się i być może tworzyć własne cyfrowe rozwiązania, usługi w ramach własnych firm. I mam nadzieję, że może kiedyś w przyszłości na miejscu pani Dominiki będzie stał któryś z polskich dzisiejszych uczniów, tworząc własną grę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pani dyrektor Dominika Bettman, Microsoft Polska. Szanowni Państwo, nikogo nie trzeba dzisiaj przekonywać, że kompetencje cyfrowe właściwie nie są już kompetencjami przyszłości, tylko są kompetencjami potrzebnymi dziś, ale w bardzo szczególnym połączeniu, w połączeniu z kompetencjami społecznymi. I temu właśnie naprzeciw wychodzi platforma edukacyjna Minecraft, która rozwija zarówno te kompetencje cyfrowe, o których tyle dzisiaj w dniu nowo ogłoszonego święta mówimy, właśnie wraz z kompetencjami społecznymi. Adresujemy Minecrafta oczywiście przede wszystkim do uczniów i o tym już wcześniej była mowa, ale szkolimy także nauczycieli, a więc otwieramy tę platformę w taki sposób, aby ona była dostępna, zrozumiała i przyswajalna dla nauczycieli i była
w pełni dostępna dla uczniów. W tym widzimy właśnie wartość demokratyzacji wiedzy, dzielenia się tymi osiągnięciami z zakresu wysoko rozwiniętych technologii z sektorem edukacji. Bardzo nam zależy, aby w dobie, gdy cyfryzacja jest na ustach wszystkich, mówić w sposób otwarty, prosty i zrozumiały o takich zjawiskach jak cyberbezpieczeństwo. Chcemy, aby uczniowie poruszali się w cyberprzestrzeni w sposób świadomy, zrozumiały, aby ta cyberprzestrzeń, która buduje oczywiście pewne zagrożenia, stwarzała też i ogromne szanse i dawała poczucie bezpieczeństwa. Mówi się ogromnie dużo o sztucznej inteligencji, o jej zastosowaniach. Obserwujemy, że w edukacji to właśnie nauczyciele i uczniowie razem otwierają się na sztuczną inteligencję, bo jest to ta zupełnie nowa dziedzina życia, która przenika przez naszą codzienność i która stwarza nieograniczone możliwości. To, abyśmy jako społeczeństwo rośli w tych kompetencjach cyfrowych, to jest, myślę, zobowiązaniem i ideą nas wszystkich. Bardzo na współpracę dalszą z ministerstwem w tym zakresie liczę, na kolejne kroki, na kolejne projekty. I w tym dniu, czyli w dniu święta kompetencji cyfrowych, życzę, aby ta platforma przyniosła wiele sukcesów, wiele odkryć i stworzyła wiele talentów, wspaniałych młodych ludzi, którzy kiedyś od nas przejmą pałeczkę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, na tym kończymy.